czołem myślącym, których tak brakuje w naszej Rzeczpospolitej. Chwała frontowcom. I dziękuję, to jest właściwe powitanie, ale pozwólcie, że jeszcze w tym powitaniu dołączę. Szczególne słowa kieruję teraz do dobroczyńców, darczyńców, wyborców kompleksu zbrojeniowo-militarnego, kompleksu finansowo-zbrojeniowego, czyli USA, między innymi Korei Południowej, tam gdzie wy jako wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wszystkiego co związane z Lewicą oraz Konfederacji, gdzie swymi głosami, swoim udziałem, swoim poparciem politycznym żeście wspieracie. Czyli wspieracie tak naprawdę okradanie Polski i ewentualne maszerowanie na wojence. Ale wbrew piosence, wierzcie mi, na wojence wcale nie jest tak ładnie. I teraz lecimy rzeczą najistotniejszym komunikatem. Ten materiał jest jednocześnie, tak jak każdy z materiałów, programem partii politycznej Front, ale także, biorąc pod uwagę wybory, jest jednocześnie naszym stanowiskiem Komitetu Wyborczego Normalny Kraj, który teraz pod tym szyldem mam nadzieję, że będziemy mogli kandydować, a to wszystko od Was zależy, od zbierania podpisów, udziału i tak dalej, w wyborach parlamentarnych roku 2023. Jeśli nie, to też nikt nie będzie płakał, spokojnie, mamy na to strategię. Natomiast przypominam, iż na naszej stronie front.online.pl Mamy, więc ja nie muszę mówić. Tak jest, dobrze. Z filmikiem podpisane również. Tak jest, wszystko jest. Jest to możliwe do znalezienia, w związku z tym tam są listy poparcia w każdym okręgu. Dzisiaj to jest najistotniejsze, najważniejsze. Jeśli nie chcecie tego, co wyżej powiedziałem, proszę zbierać podpisy. Tak skromnie powiem, po rozmowach w naszym sztabie generalnym związanym z Komitetem Wyborczym Normalny Kraj, okazuje się, że kilkanaście okręgów już po prostu mamy jakby dopiętych. Jestem sam zaskoczony. Ale pracujmy. Pracujemy ostro dalej. Pracują wszyscy frontowcy. Ci, którzy się deklarowali, sympatyzują. Znacie, że nasza struktura ze względu na zamordy w tym państwie i antydemokrację musi być strukturą prawie że konspiracyjną, podziemną. I teraz lecimy z rzeczą najistotniejszą. Proszę Państwa, partia, która rządzi, prowadzi Was na wojnę Polaków wszystkich oraz te, które cztery pozostałe z Konfederacją włącznie wspomagają prowadzenie na wojnę. Generalnie ta partia, ale też wszyscy to podzielają, idą pod hasłem bezpieczna przyszłość Polaków. Bezpieczna przyszłość Polaków, bezpieczna Polska, powiedzmy sobie, ale i to jest PiS, kampania wyborcza 2023, bezpieczna przyszłość Polaków. Jeśli się czujecie Państwo bezpiecznie, no to gratuluję samo właśnie poczucia, ale czasami idąc na skazanie, na wyrok, też można mieć dobre samopoczucie, z tym, że nie wiem, czy mózg jest właściwy, ale to nie ma znaczenia. Przypominam jednocześnie rok 2015, który bardzo dobrze znam, jak to Prawo i Sprawiedliwość z punktu widzenia gospodarczego szło z hasłem Polska w ruinie, później korzystali z tego i tak dalej. Ewentualnie gospodarka na pewno zostawią teraz w ruinie, więc tu się wywiązali. Zostawiają Polskę w ruinie, czy doprowadzili już gospodarczo Polskę do ruiny i teraz bezpieczna przyszłość Polaków. Na pewno jest to na wspak, w związku z tym gwarantują Państwo, że na wszelkie wody niebezpieczeństwa, na wszelkie kataklizmy, katastrofy, które są do przewidzenia i które mogą miotać Państwem, akurat te rządy Państwa prowadzają. I na tyle takiego, powiedzmy, znęcania się politycznego i przejdziemy do bardzo konkretnej rzeczy. Proszę Państwa, partia polityczna Front ma bardzo określony program i właśnie najważniejsze jest bezpieczeństwo Polaków, czyli stosunki dobrosąsiedzkie, znaczy normalne, stosunki normalne z naszymi sąsiadami, czyli normalna polityka wschodnia, szczególnie z Federacją Rosyjską i Republiką Białorusi. I to jest fundament. Fundament tej kampanii wyborczej, naszej działalności politycznej, wszystko reszta jest wypadkową. Bo jeśli nie zabezpieczymy sobie możliwości bytu naszego państwa na przyszłość, to pozostałe rzeczy naprawdę są wtórne. I one będą mało interesujące i mało znaczące, jeśli doprowadzimy, a przez takie relacje doprowadzimy do katastrofy
państwowej. Teraz coś tam wpisują, zarzucają nam, że my projektujemy przyjaźń polsko-rosyjską, polsko-białoruską w naszych relacjach. Że my mówimy o przyjaźni. Proszę państwa, zapewniam państwa, iż w prawdziwej polityce międzynarodowej pojęcie przyjaźni jest takim pojęciem, powiedzmy sobie, salonowym. Ono nie istnieje w realnym życiu pomiędzy narodami i rzeczywistości. Nie istnieje. Istnieją stosunki dobrosąsiedzkie, relacje, ale najwyższym poziomem relacji bilateralnych, międzypaństwowych jest wzajemny szacunek. Jeśli jedno państwo szanuje drugie i wzajemnie, i tego wymaga, wtedy jest wszystko w porządku. I teraz raz na zawsze sobie spróbujmy to wyjaśnić. Mamy sąsiadów, nieważne, w bloku, na działce, w gospodarstwach i tak dalej. Szeroko rozumianych, zaczynamy od tej podstawowej jednostki. Naszego bytu, naszych siedzib, rodzin i tak dalej. Sąsiadów pomiędzy sobą, później sąsiad gminy, sąsiad powiatu, sąsiednie województwa, sąsiednie państwa i sąsiednie kontynenty. Te same relacje, oparte na tym samym są, tylko skalą się po prostu różnią i prowadzą do makroskali, ale mechanizmy podobne. I teraz tak, wyobraźmy sobie, mamy dwóch sąsiadów, tak? I jakie są relacje? Jeden drugiemu zagląda przez płot. Jest po prostu wścibski. Jest intrygantem. Snuje intrygi. Wszystko mu się nie podoba. Pomalowałem dach. O, ten krytykuje, że jest dach tego. Co cię obchodzi, jaki u mnie jest dach? Kolor. Ja sobie mogę, tak jak uważam, tak? Pomaluj sobie. Mnie to nie interesuje. Twój kolor farby, tak? Wyznanie? Mam takie, a nie inne wyznanie. No zobaczcie, jaki heretyk, albo tam katolik i tak dalej. I wzajemne oskarżenia. Wiara moja jest wiarą moich przodków i moim zdaniem, moją świętością. I wara ci, sąsiedzie, do mojej wiary, tak? Jest jeszcze lepiej. A córeczka mi z domu nawiała, co jest zresztą i faktem. Córeczka mi z domu nawiała, a to nie jest już fakt, i sąsiad przygarnął naszą córeczkę i tam sobie trzyma po sąsiedzku, no nie? I jak ja mogę to tolerować jako sąsiad? Jeszcze się wala w moje sprawy, a czasami żonę podszczypnie i tak dalej. To też nie jest faktem. Z autopsji oczywiście. Ale takie są zdarzenia. W związku z tym, kochani, zobaczcie, jaki szereg i jak ja mam się odnosić do tego sąsiada, tak? Jakiś łatuszka zbiega. Kryminalista. Republiki Białorusi, a wy co? Wyposażacie go tutaj i tak dalej? Tak? Doradca ukraiński w tym wypadku. I to jest, są dobrosąsiedzkie stosunki. W tym wypadku Rzeczpospolita Republika Białorusi. Nie chcę więcej dawać przykładów. Proszę państwa. Chyba rozumiemy wszyscy. Co to są stosunki dobrosąsiedzkie polegające na poszanowaniu odmienności? A wy wszyscy tacy liberałowie, wy tak niby szanujecie. Ja jestem twardy konserwatysta, żelazo i stal. I potrafię uszanować czyjąś wolność, a wy nie. W takim odmienności mówicie i tak dalej. Wam tylko tęcza w głowie, mnie biało-czarne kolory są. I taka jest rzeczywistość. Więc zastanówcie się w tych relacjach. Wy siejecie rasizm etniczny w stosunku do Białorusi, w stosunku do Rosji. Popatrzcie, jakikolwiek portal, nie znajdziesz tego. Rosja wróg, atakuje, wróg. I ciągle są takie relacje, bez zera szacunku. A zacznijcie może spojrzeć inaczej, tak? Że każdy ma prawo mieć własną historię, własną gospodarkę, własną politykę. Nie. Wy chcecie narzucić wasze wartości, a szczególnie zachodnioeuropejskie. Jakie wy macie wartości zachodnioeuropejskie? Ja jako Polak, jak szukam polskości, szczątków tej takiej mgły polskości, która gdzieś jeszcze się tam w zakątkach została, to więcej na wschodzie znajdę wspólnych naszych wartości. Mnie jako Polaka i tych ludzi na wschodzie, wśród Rosjan, wśród Białorusinów, nim gdzieś wśród Germanów i innych i waszego Zachodu, żebyśmy się rozumieli. Zachód musi się też zbudować. My dobrze życzymy Zachodowi. My jesteśmy sojusznikami Zachodu.
właśnie, co proponujemy Zachodowi, żeby z tych strzępów, szczątek polskości i tego złego, co jest na wschodzie, Zachód skorzystał i zszedł z tej drogi degeneracji, która prowadzi tylko i wyłącznie do upadku. I wiele jest myśli politycznej po stronie zachodniej, niemieckiej, francuskiej, hiszpańskiej, włoskiej, która podobnie myśli jak my. My mamy sojuszników. Świat się zmienia. Więc to chyba mamy za sobą, bo to jest podstawa. Szacunek między państwami. I partia polityczna Front zawsze będzie szanować wszelkie państwa, mimo odrębności, konkurencji, a nawet wrogości gospodarczej. Bo z Ukrainą, jak mówię, z natury rzeczy, to nie nasza wina, ani Ukraińców. Jesteśmy gospodarczymi wrogami. Rozumiejąc to, i Polacy, Ukraińcy są w stanie ułożyć wzajemne relacje polegające na szacunku, skoro widzimy wrogie obszary. To jeśli szanuję, to nie wchodzę, żeby ten obszar był obszarem konfliktu, tak? Ale do tego trzeba mieć zrozumienie. Bezpieczna przyszłość Polaków. Zastanówcie się, idąc do wyborów, a i tak pójdziecie, źle zrobicie, spokojnie, nie było, każdy za to zapłaci. Bezpieczna przyszłość Polaków. Zastanówcie się, co państwo wyprawiacie, bo to nie Błaszczaki, nie Kaczyńskie, nie tam Morawieckie. To państwo zdecydujecie o tym, że oni tak postępują, czy Tuski, bo to na jedno, że tak oni postępują, czy Bosaki, bo to też na jedno, że tak oni postępują i postępować mogą. Wyście naprawdę zalegitymizowaliście to. Daliście im prawo i wtedy nic nie interesuje. Mam mandat od was, żeby płacić Stanom Zjednoczonym, żeby płacić Korei Południowej, żeby Polaków wpędzać w konflikt, żeby rozczynić tutaj na terenie Rzeczpospolitej konflikt z Ukraińcami wewnętrzny, żeby doprowadzić państwo polskie, to w całym świecie wiedzą, że to przyszły obszar chaosu, obszar dezorganizacji. I nasi sąsiedzi dygają przed tym. Wystarczy już tu Ukraina. Jeszcze dołączy obszar Rzeczpospolitej, nieuniknienie i nie dzięki tym politykom, którzy tylko wykonują waszą wolę, Polaków. Wasza wola. I teraz idziemy do właśnie, jak oni w swoich, w swojej imaginacji, w swoim obłędzie widzą bezpieczną przyszłość Polski. Między innymi objawia się to liczebnością armii i zbrojeniami. Proszę państwa, może tak. Armia, zbrojenie, utrzymanie więc uzbrojenia, sprzętu wojskowego jest wypadkową czegoś, tak? W pierwszej kolejności nie zagrożenia. W pierwszej kolejności możliwości gospodarczych. Dlaczego nie zagrożeń, a możliwości gospodarczych? Bo jeśli przeforsuje się w zbrojeniach, utrzymaniu armii, to nie muszę przegrywać wojny zewnętrznym czynnikiem, bo ja już ją wewnętrznie przegrałem. Tak obecnie przegrywamy nasze państwo. Właśnie armia, przeforsowanie w tym zakresie, w zbrojeniach, w utrzymaniu armii, bo to nie jest, no chyba, że wiemy, kiedy wojna za miesiąc, za dzień, za dwa, no to się przygotujmy i gra wszystko, no nie? Ale tak nie ma. Takiej cenzury czasowej nie ma. W związku z tym jest to okres tak zwany permanentny. Spowoduje to, że jesteśmy słabi gospodarczo, a armia jest wypadkową ducha gospodarczego, morale społeczeństwa. Bo nie tylko sprzęt, nie tylko sprzęt, liczebność, ale w pierwszej kolejności duch, idea państwowości, państwowa o tym decyduje. Nie chcę rozwijać filozoficznie tutaj nadto. Sygnalizuję, zaznaczam, czego jest wypadkową i co jest najważniejsze. Gospodarki, siły, potencjału możliwości gospodarczego, czyli tak naprawdę wyzwań społecznych. I jeszcze są dwa warianty. Pierwszy wariant. Gdy prowadzimy normalne państwo, zakładamy społeczeństwo Mundsztung, tak? Mamy ideę, na którą się zgadza, mamy wolę nieprzymuszoną społeczeństwa na wydatki, na utrzymanie armii, no i zakładamy ten musznuk, czyli zasada taka jak Front, miłość, dyscyplina i porządek w państwie winny panować, tak?
Kiedyś będą w Rzeczpospolitej, jak przetrwamy, nie ma problemu. I to jest ten wariant. I wtedy można nawet trochę przeforsować z punktu widzenia finansowego utrzymania armii. Ale zejdźmy na ziemię, na rzeczywistość. Mamy rozpasane państwo, lenistwo, każdy siebie, każdy sobie i tak dalej. I wychodzimy z ideą przeforsowania gospodarczego i totalnie nadmiar na wyrost utrzymania armii. Z czym mamy obecnie do czynienia? No to gospodarka tego nie wytrzyma. To jest katastrofa, przepis na katastrofę wewnętrzną. Więc po pierwsze, zbrojenia i czepność armii wypadkową gospodarki. Po drugie, i to jest jak gdyby to, o czym dzisiaj państwa próbują zatruć i wskazać. Zagrożenia. Zagrożenia realne i zagrożenia potencjalne, które mogą, projekcja, ale rzeczywista, w realu. Zagrożeń tych realnych i właśnie obłęd, fantazje, imaginacje, podpuszczanie, postępowanie wbrew interesowi państwa polskiego. I z tym obszarem, powiedzmy, psychologiczno-psychiatrycznym mamy dzisiaj do czynienia. To się tylko w tym kierunku niestety, ale przesuwa, obraca. I jednym zdaniem, próba zdefiniowania, prowokacyjno-paranoiczna polityka Polski wobec Federacji Rosyjskiej i ostro Republiki Białoruś doprowadza dzisiaj do tego stanu rzeczy. Nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ten nasz sąsiad, a relacja na szacunku, straci totalnie szacunek do nas. Bo nie można szanować takiego państwa, które w ten sposób postępuje. Przecież nam się nic tam nie podoba, tak? My wszystko chcemy ustawiać. W związku z tym to jest przepis na wojnę. Receptura niesamowita, pewna. Brak chyba już tylko kilku składników. Oni nie wytrzymają, zarówno Rosjanie, Białorusini, jeśli dalej będziemy w ten sposób postępować. I nic nas nie uchroni, nie obroni, bo świat się zmienia. W związku z tym jeszcze raz, dostosowanie się armii, zbroi do realnych zagrożeń, faktycznych, a nie różnego typu mitów. I z tym mamy największy problem. Jest to tego wypadkowa. I przy tym dodam to, co jest projektem, programem partii politycznej Front. Odpolitycznienie armii, zostawiając cywilną kontrolę nad armią, nad wojskiem polskich polityków, jakakolwiek by to partia nie rządziła. Nie możemy kapralowi, podoficerom, oficerom i generałom, my jako politycy, skakać po pagonach. To jest niedopuszczalne. Dotyczy to wszystkich służb funkcjonariuszy mundurowych. Oni reprezentują interesy państwa. Nie reprezentują interesów żadnej partii. Mogą reprezentować i powinni reprezentować, i tu trzeba wyważać, interesy władzy, aktualnej władzy. A władze zawsze są zmienne. Nie ma władzy na wieczność stałej. I nigdy nie ma, nie było i nie będzie. Każdy, kto w ten sposób myśli, nieważne czy jest dyktatorem, czy jest demokratą zawołanym, tak jak ci nasi, jest osobą czy środowiskami szkodliwymi. Musimy przywrócić szacunek polskim funkcjonariuszom, żeby to oni decydowali. W moim życiu politycznym, administracyjnym stosowałem się do tych zasad? Jest to możliwe. Musimy nauczyć szanować się, szczególnie oficerów, i przebudować w tym zakresie nasze szeroko rozumianych formacji. Przebudować nasze myślenie, naszą strukturę społeczną w tym zakresie. Czyli strukturę społeczną takich naszych, powiedzmy, wrażliwości społecznych. Mieć wiele szacunku, bo w znakomitej większości to są ludzie wykształceni, doświadczeni i propaństwowi. Jeśli my ich będziemy też szanować, to oni, wkładając mundur, będą nas, Polaków, szanować. Jeśli my ich nie szanujemy, to nawet w mundurze generalskim powiecie, dlaczego ja was mam szanować, skoro wy nie szanujecie rzeczy podstawowych, gdzie w innych państwach mniej lub bardziej jest to szanowane. To chyba jest bardzo proste.
To są rzeczy istotne. Jeden z problemów ważniejszych, ważniejszy niż kilka czołgów, które czeka przed naszym państwem, naszym życiem politycznym. I teraz tak, proszę Państwa, dokonują różnego typu zakupów sprzętu. Bardzo krótko tylko powiem, nie mi oceniać, bo nie jestem żadnym specjalistą, ale powiem tak, znam ministrów, wiceministrów obrony narodowej w moim państwie. I jeśli ja miałbym, jako Krzysztof Tołomiński, twierdzić, że oni są fachowcami i że są lepsi ode mnie, to stwierdzam, że nie. Bo znam ich. Stąd mam bardzo dużo wątpliwości i czuję niesamowite zagrożenie jako Polak. Jako odpowiedzialny też polski polityk. W związku z tym mam pełne prawo wypowiadać się w tym temacie, tym bardziej, że jeszcze raz, w stosunku do tych osób, podejrzewam, mało skromnie, że dysponuję większym warsztatem rzemieślniczym nad te osoby. Ale bardzo krótko, nie wdając się w szczegóły. 4% PKB na wojsko i zbrojenia. Armia 340-tysięczna, tak się mówi. Stwierdzenia z ostatnich dni, iż polska armia ma obecnie 175 tysięcy. Takie państwo, silne gospodarczo i zorganizowane, jakim było Polska Rzeczpospolita Ludowa, tak zwany PRL, miało armię w granicach 370-450, ale ustalmy 400-tysięczną. Jeśli ktoś sobie przypomni lub przeczyta, jaka była struktura jednostek, udział armii, logistyka, struktura gospodarcza szczególnie wówczas, ile to gospodarki, ile społeczeństwa musi na to i powinno pracować na utrzymanie tego typu armii. Nie chodzi z punktu widzenia liczebności i osobowego, całej infrastruktury plus sprzęt i uzbrojenie, które musi być konserwowane, utrzymywane i tak dalej. A jeżeli jeszcze zewnętrzne czynniki, tam było sporo z naszych fabryk. Dzisiaj to jest odwrotnie. Każdy, jeżeli ktoś kupił, rolnik, dobrze wiedzą, nowoczesne ciągniki rolnicze, to wiadomo, kto w tym wypadku robi tak zwaną obsługę gwarancyjną, różnego typu konserwacje i tak dalej, jak to precyzyjnie się nazywa. No nieważne. Serwis. Serwis. O, serwis. No właśnie, ja to miałem serwis. Moja skrzynka Ursus 16-14, ja byłem sam serwisantem. Tu potrzebny serwis. Tak? Komputerki, wszystko sprawdzamy, jak nie płacimy niesamowite pieniążki. A przy sprzęcie militarnym, wojskowym, o Jezu, ile to kosztuje. Nie zdajecie sobie sprawy. I to jest po prostu tak zwane magazynowane. Bo czeka na wojnę. A wojna może być za rok, za miesiąc i za 100 lat równie. Albo w ogóle. Ja? No zawsze kiedyś się zdarzy. I teraz jest tak. Więc właśnie, doprowadzamy do tej 4%, do armii liczebności 340, 300 tysięcy, nieważne, 250, to nie ma znaczenia. Tak? I pytanie jest, to ile czasu będziemy ten stan armii, uzbrojenia permanentny i później utrzymywania tego utrzymywać? Rok, 5, 10 lat, tak? No bo chyba nie ma sensu później likwidować za rok, za dwa, za trzy, tak? Bo przecież dbamy o bezpieczną przyszłość Polaków. Ciekawe. Bardzo dbamy o bezpieczną przyszłość Polaków. Antagonizujemy się. Robimy sobie wroga z Republiki Białoruś, Federacji Rosyjskiej na zamówienie wroga, tak? Jednocześnie dajemy kasę innym zarobić i budujemy sobie ten kompleks militarny, tak? I tak dbamy o bezpieczeństwo Polaków. No bezpieczeństwo Polaków to polega. Zasiadamy, rozmawiamy z kolegami z jednej i z drugiej strony, tak jak my, Partia Front, i bez problemu. Nie widzimy żadnych problemów. Mamy wzajemny szacunek. No, tylko z szacunkiem Polak zasiada z Białorusinem i z Rosjaninem. Szacunkiem. No bo jeśli z cwaniactwem i z nożem z tyłu, to nikt nie będzie rozmawiał, nie powinien nawet. Jako Polak jestem też przeciwko temu. Bo i tak czy owak katastrofą to się skończy. Nie, po co? My nie mamy szacunku? Mamy armię, będziemy mieli. I słuchajcie, to zbrojenie,
czyli błaszczenie, pamiętajcie sobie, błaszczenie. Za to błaszczenie od ministra Błaszczaka zapłaci całe przyszłe pokolenie. Czy wy sobie dzisiaj zdajecie, kilkuletnie dzieciaczki, kilkunastoletnie, dwudziestoparo i trzydziestoletnie, że będziecie najbliższe 20 lat za to, co się teraz dzieje, za te decyzje, nieważne do czego oni doprowadzą. To nie ma znaczenia. Będziecie bulić, bo to kosztuje, bo to wszystko jest na zaś, na kredyt, na wasze obciążenie, na wasze kieszenie, za błaszczenie. Zapłaci całe pokolenie. A pokolenie, przypominam, jest to 20-25 lat, czyli ten przedział. W ciągu 20-25 lat ludzie, którzy się rodzą i tak dalej, są tak zwanym pokoleniem. W ciągu wieku mamy 4 lub do 5 pokoleń. To jest jasne chyba, rozumiem. I to jest autentyczna powaga. I teraz szybko odniesiemy się. Co tu się dzieje? Jaki mamy obłęd nad Wisłą i w rządzie warszawskim, który wykonuje polecenia pod protektoratem amerykańskim i jest totalnie, mamy niesuwerenne politycznie państwo, pozależne od czynników obcych. To na wyjaśnienie. Bo jak jestem po stronie zewnętrznej, czy w Niemczech, czy na terenie Republiki Białoruś, to zawsze próbuję wyjaśnić. Czyli tak naprawdę was, Polaków, usprawiedliwić. Dlaczego? Mi wstyd przychodzi przy tym. I ciężko mi to przez usta przechodzi. Ale niestety trzeba, bo pokazać kontekst z propagandy, z głupoty, z czego to wynikło. Ale prowadzi to do jednej rzeczy. Skoro państwo jest niesuwerenne, to nie realizuje własnych żywotnych interesów, tylko realizuje interesy obcych. I z tym mamy dzisiaj do czynienia. I z te 4% PKB i z taką armią. I teraz tak. Dajmy sobie kontekst. Polska, polska armia i tak dalej. Politycy mówią, że będziemy mieli największą armię kontynentalną. Ile mnie nie myli, to leżymy na kontynencie europejskim. No to lecimy. Największą armią kontynentalną na kontynencie europejskim. Przypominam, że Turcja leży w Europie. 515 tysięcy. Armia. No to chyba coś tam nie mówią. To nie 340, kochani, tysięcy, tylko chcecie 515. Rozumiem, że to jest lapsus jakiś. Dobra, to przecież słuchajcie, jesteśmy potęgą gospodarczą. Polska to wielki kraj, Polska to wielki projekt. Więc Francja, i to prawda, bo mają 340 tysięcy, a teraz niby 175, nie wiem, posługuje się danymi rządowymi, Francja ma 200 tysięcy żołnierzy. Francja ma 200 tysięcy żołnierzy. My będziemy mieli prawie 2 razy tyle. No ale cóż, Polska to nie Francja. Jesteśmy potęgą. Może Niemcy. 184 tysiące żołnierzy. Nie chcę już jak gdyby. Państwo przyrównujcie. Żołnierzy plus sprzęt. Sprzęt zupełnie inny, bo nikt nie będzie miał, no, nikt z tak górnej półki i za tyle kasy nie sięga w Stanach Zjednoczonych w kompleksie zbrojeniowo-finansowym, jak także w Korei Południowej, sojuszniku Stanów Zjednoczonych. To razem połączone i kooperacje tam różnych korporacji. Czyli mamy plus Japonia. Mamy zupełnie chyba tego świadomość. No cóż, no idziemy na wojnę. Ale jeszcze dodatkowe dam dane, bo później jeden materiał będziemy tutaj już sobie odświeżę, żebyśmy mieli normalnie mogli szybko później przejść. To kochani, może skoro idziemy na wojnę cywilizacyjną po stronie Stanów Zjednoczonych, o Białorusi, Rosji, to wy wszyscy wiecie, przecież propaganda was informuje, to może powiedzmy sobie, ile to, jaką to armię liczą Chiny. Chińska Republika Ludowa i Chińska Armia Ludowa, tak? No, liczy 3,2 miliona. Potężne 1,5 miliarda Chiny. Kurczę, zobaczcie, mają tylko 3,2 miliona armię. Jeżeli my będziemy mieli 340 tysięcy, tak? Ale Polska to przecież nie Chiny, to potężny kraj. 300? W uproszczeniu 300 tysięcy. Tam jest tylko 3 milionów. 10% mamy. My, Polska, potęga, mamy 10% etatowej armii chińskiej. Bo co tam, Chińczycy nie mają kasy, biedny kraj,
słaba gospodarka. Polacy to potrafią. Naprawdę, zadziwiamy cały świat. Ja nie mówię o kosmosie. To nie jest też literatura mrożka. To są fakty, o których mówię. Ale realnie zdolności mobilizacyjne Chińskiej Armii Ludowej to jest w granicach 250 milionów. Nikt w świecie tyle nie ma. Jeszcze raz powtarzam. 250 milionów ludzi. Jeżeli sobie pozbieracie liczebność, powtarzam, możliwości mobilizacyjne. Ja nie wiem, czy ukompletować będą mogli, wyposażyć i tak dalej. Tego nie wiem, nie znam się na tym. Ja tylko Państwu wskazuję pewne proporcje i kontekst tego wszystkiego. Ale jest jeszcze ciekawsze państwo, które jest bardzo podobne do Polski, które jest świetnie pod pewnym kątem zarządzane, zdyscyplinowane, no i ma... I Polska będzie zbliżała się do gospodarki tego państwa. Ja mam wielki szacunek dla tego państwa, żeby było jasne. Jest to tak zwana Koreańska Republika Ludowa Północna. Korea Północna, tak? W przeciwieństwie do naszego sojusznika tej południowej. I oni mają 25 milionów ludzi. 25 milionów ludzi. Ale ich armia, bo to jest ich hobby, ma 950 tysięcy. Prawie milion. Zobaczcie, 25 milionów. Jakieś Chiny, 1,5 miliarda ludzi i mają tylko 3 razy więcej. Można tak? Można. No Polska to będzie, w Europie to już osiągnęliśmy poziom gospodarki i relacji z armią Korei Północnej. A podobno niektórzy z Was krytykują. Proszę, zacznijcie myśleć, kochani. To są bardzo istotne kwestie. Ja uważam, że to powinno docierać autentycznie do każdego. Ale powiemy jeszcze istotnej kwestii w ramach wzajemnego szacunku. My jako Partia Polityczna Front mamy niesamowity szacunek do Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej jako naszych sąsiadów i gwarantów, że ziemie nadane po 1000 układami międzynarodowymi po 1945 roku będą ziemiami, którymi będziemy mogli się cieszyć i w roku 2024, 2025 i za 10 lat i za 50 mam nadzieję, że nikt nam granic nie będzie zmieniał. Jeszcze raz powtarzam, szczególnie Federacja Rosyjska jest gwarantem ziem nadanych i to jest fundament, podwalina, imperatyw. Jeśli ktoś o tym zapomni, to gra, szarżuje i nie w pokera, tylko w oczko, gra suwerennością, przyszłością, niepodległością państwa polskiego. Zwrócę uwagę, jak państwową, jak rozsądną politykę prowadzi pan prezydent Aleksander Łukaszenko, Republika Białoruś i jego administracja. Bo zawsze trzeba pamiętać, prezydent jest tylko prezydent. Są wspaniali ludzie, wspaniali politycy i wspaniali administratorzy tego państwa, czyli Republiki Białoruś. W ostatnich dniach tu gdzieś w Polsce, jeśli można teraz podejść, w Polsce gdzieś tylko delikatnie nadmieniono, że na terenie Republiki Białoruś odwiedził to państwo minister obrony narodowej Chińskiej Republiki Ludowej. Szef armii, tej powyżej 3 miliona armii plus zdolności mobilizacyjne w granicach 250 milionów. No. Republika Białoruś, skoro Polska, nie wiem, no, chyba musi być to bardzo wielkie, bo Polski nie odwiedził, a my zobaczcie, jak jesteśmy wielcy, jaką my będziemy mieli armię tego, to ta Republika Białoruś to musi ze 100 milionów ludzi mieć, nie, ma niecałe 10 milionów. I teraz jest pytanie, skoro szef MON-u chińskiego odwiedza państwo, którymi Polacy gardzą. Gardzą. A szczególnie polscy politycy. Śmieją się i tak dalej. No to coś jest na rzeczy. To jest potężne wydarzenie i nie chodzi tylko o wydarzenie, powiedzmy, salonowe, tak? Czy pozycji politycznej. Powinniśmy się nad tym zastanowić, ale pokażemy pewne migawki i później bardzo krótkim komentarzem to podsumuję. Pan prezydent, witam Was w Białorusi. Самое эффективное, что мы сейчас
No, pan prezydent powiedział, że to bardzo ważna osoba, persona w tym czasie w świecie. No i tutaj zobaczcie, wypowiedź była tego po rosyjsku. Dobrze, i teraz lecimy bardzo konkretnie. Tutaj właśnie wypowiedź prezydenta Republiki Białoruś stwierdza, jest już to bilateralne spotkanie. Minister Obrony Narodowej, w naszym rozumieniu Chińskiej Republiki Ludowej, prezydent Republiki Białoruś, i pan prezydent stwierdza, że na czym opiera się polityka państwa białoruskiego, na silnej gospodarce, silnej ekonomice, silnej dyplomacji, no i także dobrych relacjach militarnych, czyli także sile militarnej. I ja bardzo wam благодарен za waszą поддержку w sferze wojenno-technicznego i wojennego сотрудничества. No tutaj bardzo dziękuję Chińskiej Republice Ludowej, to warto, żebyśmy odnotowali, za dobrą współpracę, pomoc w zakresie wojennej techniki, czyli rozumiem sprzętu, technologii i takiej w tym zakresie współpracy. No. Ciekawe. My w tym planie przede wszystkim opieramy się na naszych друзей i przede wszystkim Rosyjską Federację. Także w planie właśnie polityki Republiki Białoruś, także militarnym, opieramy się na naszych przyjaciołach, czyli w tym wypadku Federacji Rosyjskiej, tu generałowie białoruscy, Federacji Rosyjskiej i właśnie Chińskiej Republice Ludowej. Stąd jest ta wizyta. Nynieszny wizyt, pierwszy wizyt w Białorusi. Jest to pierwsza wizyta, ale nie ostatnia, bardzo dla ważna. Białorusi. I ja chcę, żeby bardzo ważne, że nasze sotrudnictwo, ono bardzo znaczne. My go nie skrywali ni od kogo. Tak, że nie ukrywali, że to, ta współpraca jest bardzo znacząca. Jest to coś, czym chyba należy się szczycić. Ni w koim случае nie będzie naprawione przeciw trzecich stron. Nam to nie нужно. I to nie jest przeciwko jakimś tam trzecim stronom. Nam trzeba zabezpieczyć swoje gospodarstwa i swoje narody. To wszystko jest, żeby zabezpieczyć swoją gospodarkę i swój naród. Panie ministrze, wy znacie nasze dobre i drużyńskie отношения, moje i pan minister zna dobre relacje pomiędzy mną a przywódcą Chin. Ja uważam swojego druga, my dawno znakomy z nim. Bardzo szanuję, dawno jesteśmy znajomymi i proszę przekazać od białoruskiego narodu wszystkiego najlepszego jemu i rodzinie pana prezydenta Chin. Za to wszystko. Za to, co Chiny zrobiły w ostatnim czasie dla Białorusi. I także moje dobre życzenie dla pana. Rozumiem? Xi Jinping, pan Yuan. Dobro pożalować w Białoruś, gospodin. Tak, witamy tutaj pana ministra. I teraz wypowiedź jest krótka ministra obrony Chińskiej Republiki Ludowej. Bardzo dziękuję za wasze takie delegacyjne, szerokie spotkanie z wami w imieniu swoich, moich kolegów. To była szeroka inspekcja czy delegacja ze strony Chińskiej Republiki Ludowej na zasadzie, no powiedzmy, takiego szerszego jakiejś koncepcji, więc udział sporo brało przedstawicieli Chin w tej wizycie gospodarczej. My bardzo благодарны, że прежде всего разрешите передать от имени представителя Китайской Народной Республики товарища Си Цзиньпина в ваш адрес. My dziękujemy, no i w imieniu prezydenta. Najlepsze pożegnania i ciepły привет. Вы являетесь дальновидным политическим и стратегическим руководителем. I proszę Państwa, to najważniejsze słowo. Proszę zwrócić, pan minister czyta na stoliczku. Kochani, pan minister najważniejsze słowa powiedział. Strategiczne partnerstwo polityczne i w rozumieniu gospodarcze, zresztą to wynikało z czegoś i to realizują. Wy rządzicie białoruską stroną i dostrzegali
waszych успехов. Tutaj dla całego białoruskiego narodu i głowy tego białoruskiego narodu, pana prezydenta Aleksandra Łukaszenkę, że prowadzi ten naród, bardzo duże ma osiągnięcia różnego typu gospodarcze, polityczne. Tak przypomnę, że jest takie państwo nad Wisłą, które nie uznaje głowy sąsiedniego prezydenta, to znaczy w dobrosąsiedzkich stosunkach jest rodzina, jest tam ojciec, no i ja nie uznaję tego ojca. Jak żyć z takim państwem? No ja nie wiem. I mówią, że mają kulturę. Współpracowanie i rozwoju waszej strony. Pozwólcie wyrazić iskrenie i głębokie uważanie za wasz wysoki wkład. Tu uważanie, wszystko, szacunek. O. No właśnie, za politykę, w zakresie polityki międzynarodowej, za pokój w świecie i tak dalej. Bardzo ciekawe słowa. W начале этого года вы совершили государственную визит. Na początku tego roku, właśnie 2023, pan prezydent Aleksander Łukaszenko był z gospodarską wizytą gospodarczą na terenie Chińskiej Republiki Ludowej tam. I Narodną Republikę i w chodzie waszego wizyta wy z towarzyszem Sinkiem dostigli dużych, ważnych договоренностей. W trakcie tej wizyty doszło do bardzo ważnych uzgodnień pomiędzy obu państwami. Ukrepieniu dwustronnego sojusznictwa, a także dwustronnego wojennego sojusznictwa. I celami mojego danego wizyta w Republice Białoruś jest именно realizacja ważnych договоренностей na poziomie głów naszych государств i dalsze ukrepienie dwustronnego wojennego sojusznictwa. Jasne. I teraz tak, jeśli można skierować na mnie. I teraz tak. Tutaj było bardzo istotne, ważne, bo to jest najistotniejsze, jaki był cel tej wizyty, czyli przyjęto w styczniu pewne uzgodnienia między głowami państw i dzisiaj jest wizyta, szczególnie w zakresie militarnym, przecież o ochronie zdrowia pan minister obrony narodowej nie będzie tam uzgadniał, mówił, chyba że kwestie wojskowości medycznej, czy tego typu, natomiast są ważne uzgodnienia i to jest konkretna realizacja pomiędzy mocarstwem Chińską Republiką Ludową a Republiką Białoruś, tak? No wiemy, jakie są relacje między Federacją Rosyjską a Chińską Republiką Ludową. Nic nie będę tego jak gdyby komentował. Jeśli ktoś ma szczątki rozumu, to będzie zacznie się nad tym zastanawiać. I odpowie sobie na pytanie, jak suwerenna jest politycznie Republika Białoruś? A odpowiedź jest prosta. Czy polski rząd podległy Stanom Zjednoczonym mógłby przyjąć na poziomie wojskowym ministra obrony narodowej Republiki Chińskiej? Odpowiedzcie sobie sami. Nie jest to w smak w tym wypadku też większemu partnerowi Federacji Rosyjskiej. Ale przypominam rzecz najistotniejszą, najważniejszą. Jest sierpień 2023 rok. Mówię datami. Bardzo istotnymi, to są bardzo ważne czasy historyczne. Ta wizyta kurtuazyjna, myślicie? W sytuacji, gdy zagrożone są szlaki gospodarcze. Gdy Litwa, Łotwa i kraje nad Wisłą w odmętach obłędu próbują zdezorganizować gospodarkę świata. Bo ze względu na to, że tu leżymy, gdzie leżymy, interesy gospodarcze świata, Europy, Chin przepływają przez nas i przez Republikę Białoruś, rozumiem. Więc jednym, ja nie wiem, nie znam, nie mam żadnych informacji, ale jest po to mózg. W tej bardzo dramatycznym czasie krytycznym, między innymi zabezpieczenie szlaków, współpraca militarna pomiędzy obu państwami i na różne warianty, wypadki. Oni wariantują, my nie. My tylko jesteśmy sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Idzie na dno, my razem, bo my się kochamy, tak. I to Polacy decydują. Wy decydujecie przy urnach. No i niestety decydujecie też za nas, za tych, którzy myśleli, że nie warto wysadzać własny okręt, na którym się płynie. No ale są inni. Ja nie chcę dalej dywagować, czy mieć, bo mamy własną ocenę. Myśmy zrobili analizę. Partia Polityczna Front też dysponuje ekspertami,
ludźmi. My mamy własną analizę, stąd dzielimy się tym, co jest w tym momencie właściwe z Państwem. Z punktu widzenia także armii białoruskiej i współpracy tej autentycznej pod każdym względem i z punktu widzenia armii sojuszniczej białoruskiej, bo taki jest sojusz militarny z Federacją Rosyjską, to też jest niezwykle ważna ta współpraca pozycjonująca z Chińską Republiką Ludową wyżej armię białoruską. Z punktu widzenia konfliktu na Ukrainie, w którym tak czy owak i Polska, i Białoruś jest zaangażowana, to jest arcyważne. Przemyślcie sobie sami, co to też oznacza, tak? I z punktu widzenia agresywnej polityki państwa polskiego w stosunku do Republiki Białoruś w każdym obszarze. Mamy już wojnę polityczną, Polacy wytoczyli. Polacy, ja też, bo my jesteśmy Polakami i nikt nas nie pytał. Polacy wytoczyli wojnę polityczną, ekonomiczną, teraz lekko hybrydową. No i cóż, kolejne etapy wojny. Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, tak? Zamknięcie granic. No tak, to było przedmiotem, to już ty z naszych materiałów korzystasz. To było przedmiotem właśnie tych dyskusji. Europa na to nie pozwoli, pamiętajcie, tu bardzo dużo się teraz waży, ale jeżeli polski minister Mariusz Kamiński, który w pierwszej kolejności ma problemy z sobą, ale jest ministrem, odpowiada właśnie za sprawy wewnętrzne, służby tego państwa i dzisiaj mówi wyraźnie, Białoruś wróg i tak dalej, wróg, tylko jaki wróg? Białoruś wróg i no i trzeba to wszystko, odizolować Białoruś, odizolować, wygumkować z mapy, co nie? Wygumkować. A oni oczy zamkną i taką politykę uprawiają, że tego nie ma. Skoro oczy nie widzą, to nie istnieje. To naprawdę jest psychiatria. Ma określone, ale ja nie jestem od tego, chociaż na poziomie zarządzania prowadziłem takowe szpitale, ale trzeba się udać do specjalistów w tym zakresie. I niekoniecznie ich, tylko państwa, którzy to wybieracie. Ale pozwólcie, że jeszcze właśnie tym wątkiem, który jest bardzo groźny, o tej izolacji, oczywiście oni różne warianty zrobią, bo mamy tam przejścia kolejowe i gospodarcze, komunikacyjne, samochodowe, ale też zobaczcie, są te nasze osobowe. I tutaj bardzo Chiny nie będą jak gdyby interweniować, więc odbić może im bardzo określona palma, ale my musimy się na to przygotować, żeby mimo kordonu tego wymiana szczególnie informacji, czyli dopływ prawdziwej informacji ze strony w naszych relacjach polsko-białoruskich, ale także polsko-rosyjskich, żeby był właściwy, żeby przepływał. Będziemy mieli pewne dla obu stron, też z naszej strony, propozycje, bo niestety w bagnie tej propagandy pójdziemy na dno i tam się nie da oddychać. Z wody można jeszcze, jak się umie pływać, próbować. Z bagna nie wyjdziemy, a jest bardzo głębokie. No i później tam archeolodzy mają tylko coś do tego, do swojej pracy, obiekty badawcze, tak? Mamy więc, kochani, to, ale jeszcze z tej wizyty pokażmy jeden bardzo, bardzo fajny, fajny taki, wiecie... Прежде всего, разрешите передать от имени председателя Китайской Народной Республики наилучшие пожелания, ваш адрес и теплый привет. Вы являетесь дальновидным политическим и стратегическим... Зала Дворца Независимости. Очень давно в нем не проходили встречи, только сегодняшняя состоялась именно там. Знак особый. Особые и подарки, которыми... Tu są właśnie wymiana suwenirów, podarków między obu delegacjami. To jest białoruska, tu jest chińska. Bardzo interesujące. Ciekawe, zobaczcie Państwo. Принято обмениваться. Традиция, но не просто протокол, а смыслы. To nie tylko z protokołem, ale jednocześnie z takim wzajemnym smysłem, zrozumieniem, odczuciem. Jako wojennemu człowiekowi, panu ministrowi, pan prezydent przekazuje. Moja prośba, powitajcie Xi Jinpingu. No i panu prezydentowi Republiki Chińskiej prośba, przekażcie. To nasz symbol. Symbol naszej Białorusi. Skromny symbol. To pokaż nasz ten symbol właśnie, tak, tam z pińskiego zawodu. To jest, tak, bo...
na poziomie wojewodów, czyli gubernatorów, w ten sposób tego, produkowane już nie w Białowieży, bo poprzednio były w Białowieży, ale w Pińsku na terenie Republiki Białoruś. I teraz pan minister przekazuje dar Chińskiej Republiki Ludowej, prezent dyplomatyczny. To bardzo interesująca będzie wypowiedź. I pan prezydent Republiki Białoruś, to nieskromny, to bardzo ważny prezent. Każdy suwenir, ja jego obiecatelno pokażę na naszej farfurowej fabryce, żeby oni zrobili точно tak, jak Kitajcy. Потому что лучше вас никто не умеет. Proszę państwa, to niesamowite. Widać, że prezydent jest gospodarzem. Bardzo ważny prezent. Ja na swojej fabryce pokażę coś takiego i że oni dokładnie zrobili, dokładnie wyprodukowali taki sam prezent, bo produkt, ponieważ nikt lepiej od was niż od Chińczyków nie jest w stanie to produkować. Wasz opór my zadziejstujemy. W tym suć dwustronnie. Jasne. Czyli to jest dosyć, powiedzmy, takie i spektakularne, groteskowe, ale pokazuje, czym zajmuje się prezydent suwerennego, właściwego gospodarczo państwa. I teraz porównajcie sobie z prezydentem z kraju nad Wisłą. Bo trudno go nazywać prezydentem Rzeczpospolitej, mimo że jest pan Andrzej Duda prezydentem Rzeczpospolitej Polski. Czym się zajmuje? Jaka jest różnica? Uważam, że ten materiał jest materiałem bardzo istotnym. Przypominam, że jest to materiał także nasz programowo-wyborczy. Przypominam, kochani, jeszcze raz, wy sobie kształtujecie listy, wy kształtujecie, kto będzie kandydował w naszym komitecie, normalny kraj, autentycznie jest duża otwartość, to państwo będziecie o tym decydować, wasza mądrość, spokojnie, spokojnie, na wszystko jest czas. Przypominam, że tutaj na tej stronie możecie pobierać materiały, włączać się, ile jest to tylko możliwe. Zgodnie ze starym powiedzeniem, jak sobie pościelasz, tak? No tak się wyśpisz. Dziękujemy.